To już teraz dzieje się w Holandii, a będzie jeszcze gorzej. Dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego dotyczącą Holandii. Ktoś by powiedział, co mnie interesuje Holandia? Mieszkam w Polsce, mieszkam w Warszawie, w Poznaniu, Gdańsku, w Zakopanem. Co mnie interesuje Holandia? Ale to jest tak naprawdę sytuacja, która ma miejsce w Holandii. Dotyczy ona Polaków, którzy pracują w Holandii. Dotyczy też Polaków, którzy chcą wyjechać do Holandii. I czy podobna sytuacja nie będzie mieć miejsca także w w Polsce. Dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Snowidza dotyczącą Holandii, Sodoma i Gomora, co tam się dzieje. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zarejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą przepowiednię dotyczącą Holandii. To, co tu też po prostu rozwinął praktycznie Jasnowic Jackowski, swojej wizji, w swojej przepowiedni dotyczącą Holandii. Chociaż muszę powiedzieć, że to ta optyka, którą przedstawia to Jasnowic Jackowski, najbliższe miesiące troszeczkę jest inna niż to, co ma miejsce w Holandii, aczkolwiek u nas też może się zmienić sytuacja. A mianowicie ostatni jasnowidz Jackowski w relacji na żywo na swoim kanale na YouTubie. Skąd idą polecam po prostu kanał jasnowidza Jackowskiego, a także syna jasnowidza Adriana Jackowskiego na YouTubie. Bardzo ciekawe kanały. Zostawcie tam subskrypcję, zostawcie komentarz ode mnie, że jesteście ode mnie. Oczywiście jakiś miły, tak, a nie jakiś brzydki. Natomiast tutaj jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób. W Holandii ma miejsce bitwa o pracownika. Bitwa o pracownika, szokująca wizja przepowiednia Snowidza No, oczywiście bitwa w sensie po prostu metaforycznym, tak że praktycznie tutaj pracodawcy. Prześcigają się, jeśli chodzi o warunki, żeby tylko po prostu pozyskać pracownika, jest taki problem, tak, brakuje tutaj rąk do pracy. Pytanie też, w jakich sektorach, tak? Czy po prostu potrzebują tam pracowników fizycznych, czy potrzebują pracowników umysłów, umysłowych, tak? Natomiast tutaj właśnie mówię na ten temat, e, tak, e, właśnie mi się chodzi o, e, tak mówi to Jackowski, jeśli chodzi o kwestie Holandii. Tutaj natomiast jasno jest mój w ten sposób, tak? Jeżeli pojawi się większe bezrobocie w Europie to spowoduje też, że ludzie nie będą aż tak konsumpcyjni, że te zapotrzebowania ludzi zmniejszą się. Tak, jasno jest też mówi w ten sposób, że praktycznie społeczeństwa zmienią zupełnie swoje oczekiwania, jeśli chodzi o potrzeby każdego dnia, ale też oczekiwania względem rządu. Tak? że dzisiaj wiadomo, ta postawa jest roszczeniowa. Chcemy więcej tak. Ktoś po prostu ma 500 plus mówi 500 plus, co to jest? Tak, 500 plus to było dobre kilka lat temu. Jak nie było inflacji, teraz powinno być 700 plus 1000 plus i tak dalej, czyli jest taka praktycznie postawa roszczeniowa, a w niektórych po prostu krajach rzeczywiście pracodawcy tutaj prześcigają się, jeśli chodzi o pracownika. No, Jasnań Zackowski zapowiada, że w przyszłym roku czeka nas potężne bezrobocie w najbliższych miesiącach więc nam może taka sytuacja nie będzie groziła, jeśli chodzi o to, że pracodawcy będą wszystko robić, żeby pozyskać pracownika, aczkolwiek na pewno są takie branże, takie dziedziny w Polsce, tak, gdzie zawsze po prostu ten pracownik jest poszukiwany, tak, zawsze on po prostu je tutaj, my szukają pracownika. Ostatnio byłem gdzieś na mieście i widziałem samochód, no ja mieszkam w Poznaniu, to był samochód na tablicach rejestracyjnych, gdzieś po prostu, pewnie, nie wiem, z, ze Świętokrzyskiego i tam było z tyłu po prostu tego samochodu dostawczego napisane, że szukamy fachowców, tak, którzy, z fachowców od dachów, tak, zatrudnimy tylko najlepszych, korzystne warunki. No, i tak sobie pomyślałem, okej, okay, no to reklama jak reklama, tak? Ale z drugiej strony, przecież, jeżeli po prostu szuka tych fachowców ten facet i jeździ po prostu tym samochodem po całej Polsce, robi te dachy, no to przecież pewnie by znalazł w jednym miejscu, tak? Załóżmy, że ja mam firmę budowlaną, przykładowo ja nie mam, tak? Ale załóżmy, że mam firmę, mieszkam w Poznaniu, to pozyskałbym tutaj budowlańców i z nimi bym jeździł po całej Polsce, tak? Czyli to też pokazuje, że jest problem z tymi fachowcami, skoro on cały czas ma takie informacje, takie ogłoszenie z tyłu tego samochodu. No, ktoś może powiedzie, no to może sobie zbiera CV i tak dalej, no nie wiem, no ale raczej po prostu jednak potrzebuje to jest rzeczywiście tych fachowców, brakuje mu tych rąk do pracy. Czyli tutaj w Holandii już podobna sytuacja, więc bitwa o pracownika. To Jasnois Jackowski mówi na podstawie tych informacji, które się pojawiły w mediach, jeśli chodzi o Holandię, ale też ma informacje z pierwszej ręki, a więc od swojego syna Adriana Jackowskiego, który ma tam stanowisko biurowe, tak, umysłowe. Ale tak, rzeczywiście widzi po prostu ten problem, że jest po prostu bitwa o pracownika. W cudzysłowie, tak, no, bez przesady, zawsze po prostu jest taka sytuacja, że tutaj, tak, jeżeli nie pozyskają tego pracownika, to przyjadą ludzie z innego kraju. No, aczkolwiek na pewno tutaj teraz ta pandemia COVID-u spowodowała, spowodowała, że ta emigracja jest mniejsza niż to miało miejsce wcześniej. Sytuacja w Polsce też się po prostu zmienia, tak, ekonomiczna. Jeszcze parę lat temu to mnóstwo ludzi wjeżdżało do pracy do Holandii, dużo. Dużo była przebitka finansowa, jeśli chodzi o zarobki. Dzisiaj się troszecz, troszeczkę to zmienia. Dalej, po prostu wiadomo, że można więcej zarobić za granicą niż w Polsce, w pełnych zawodach, tak. Natomiast rzeczywiście może też być podobna sytuacja w Polsce, ale nie od razu, tak, dopiero po prostu za jakiś czas. Znaczy, u nas jest zupełnie inna sytuacja, tak. No bo zobaczmy, że u nas do nas po prostu do Polski przyjechało bardzo dużo uchodźców z Ukrainy, tak? No to jest oczywista sprawa, ja tego nie podważam, nie krytykuję, to jest oczywista sprawa, tak? No ja nie wyobrażam sobie, no co, kobieta z dzieckiem ma zostać na terenie Ukrainy, wiadomo, że musi opuścić kraj. Natomiast no, to, nas też, to też zmieniło jakby sytuację, jeśli chodzi o rynek pracy, tak? Wiadomo, że też nie każdy z tych uchodźców pójdzie do pracy, no, jak tam są osoby w podeszłym wieku, czy niepełnosprawne, jak kobieta ma małe dziecko, chociaż to, to nie przeszkadza może w jakimś stopniu, tak? No to już jest jej decyzja indywidualna, tak? Natomiast rzeczywiście... Tutaj w Polsce może być też podobny scenariusz, tak? Może być po prostu podobny scenariusz, a co by było, gdyby? W, nagle zakończyła się wojna Rosja kontra Ukraina. Chociaż no, jest to mało prawdopodobne, żeby to nastąpiło z dnia na dzień, tak? Że na przykład Ukra Ukraina odbudowuje się, wszyscy obywatele Ukrainy zjeżdżają się na teren Ukrainy, żeby odbudować po prostu potęgę Ukrainy. Może nie wszyscy, tak? No bo wiadomo, że niektórzy już zostaną za granicą, ale bardzo dużo ludzi na przykład by wróciło do kraju, tak? Yy, bo to też jest ciekawe z punktu widzenia takiego yy, społecznego, socjo socjologicznego, tak? Tak na przykład u nas w Polsce jest bardzo dużo ludzi mieszkających poza Polską ale gdyby miała miejsce wojna, przykładowo, no, oby taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, tak? i Polska byłaby zniszczona, tak, Warszawa podczas II Wojny Światowej, czy też by zadziałało taki po prostu jakby wątek romantyczny, tak, romantyzm taki, że wracam do kraju, żeby odbudowywać po prostu Polskę, potęgę i tak dalej, tak, żeby odbudować miasta, budynki, no, nie wiadomo, że nie każdy będzie budowlańcem, ale w sensie po prostu postawić to, ten kraj na nogi, tak. Zresztą kraj, który jest kompletnie zniszczony i on się odbudowuje po wojnie, to on potem na początku ma oczywiście problemy no ale w, 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 potrzebuje wszystko zasysa wszystkich praktycznie fachowców pracowników praca tak no bo wszystko trzeba praktycznie tworzyć na nowo no nie jest to korzystne Rozwiązanie. Nie chcę, żeby to było czytane, tak? No to wojna jest korzystna, bo wszystko po prostu zmiecie i potem jest więcej prawd. Nie o to chodzi. Tylko po prostu, no to jest, samo się przez siebie rozumie, tak? Więc tak wygląda sytuacja. Czyli tutaj Jasnowic Jackowski mówi o tym, co ma miejsce w Holandii, co też może po prostu wpływać na, na Polaków, którzy tam mieszkają, tak? Mogą oni negocjować wyższą stawkę, lepsze zarobki. Polacy, teraz Polski, mogą spokojnie jechać praktycznie do Holandii za pracą, tak, skoro po prostu potrzebują tam, chociaż też trzeba pamiętać, że no jak ktoś jest fachowcem, to pewnie w, zawsze znajdzie w, i to w każdym kraju, tak, praktycznie tutaj pracę nie jest to problem, tak, nie jest to po prostu problem. Ostatnio tak myślałem, że na przykład dobre, dobry praktycznie sprawę mają mechanicy samochodowi, tak, bo zobaczcie sobie, że ten sam Mercedes, tak, przykładowo, to nie jest żadna kryptoreklama, wyprodukowany, no Małe są różnice między na przykład takim samochodem poruszającym się w Europie, w Azji, a w Stanach Zjednoczonych. Tam niektóre są po prostu, które wymagają z przepisów drogowych. Natomiast praktycznie budowa takiego samochodu wszędzie jest taka sama. I taki mechanik może być mechanikiem i w Azji i może być po prostu w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Tak? Oczywiście no, w Azji mają po prostu swoje na przykład marki, które preferują, czy bardziej są popularne, czy w Stanach Zjednoczonych tam tak, swoje marki. Natomiast, no przecież tak samo w Stanach Zjednoczonych jeżdżą Mercedesy, Volkswageny, tam BMW i tak dalej, no i jeżeli ktoś jest tym fachowcem, to na dobrą sprawę wszędzie można znaleźć pracę, tak. Jeżeli ktoś na przykład jest fachowcem, jeśli chodzi o dachy, do dachy e, tak, e, e, jest dekarzem, to po prostu znajdzie pracę i w Polsce dobrze płatną, i, i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych, tak. Więc e, dosyć ciekawa wizja, przepowiednia stanowidza Jackowskiego, jeśli chodzi o Holandię, e, tak jeśli chodzi o sytuację w, Holend w Holandii. Eee, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też ławkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w dzwona Dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku. Zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam. Trzymajcie się.